Jeszcze raz. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Teraz już się słyszymy. Zanim zaproszę mojego gościa, chciałabym coś przeczytać. Embriolog to ktoś, komu przyszli rodzice powierzają jedną z najważniejszych ról – opieki nad dzieckiem od pierwszej komórki. Zarodek jest bardzo mały, niewidoczny gołym okiem. Na tym etapie nikt poza embriologiem nie potrafi się nim zająć i dostarczyć niezbędnych warunków rozwoju. Myślę, że nie jedna osoba się ze mną zgodzi, że tak faktycznie jest. Już pokazuję zaproszonego gościa. Dzień dobry, pani Aneto. Dzień dobry, witam. Cieszę się bardzo serdecznie, witam. Cieszę się, że pani przyjęła moje zaproszenie do dzisiejszego live'a, dzisiejszego wystąpienia. Kawałek, który przeczytałam, proszę państwa, pochodzi z bloga. Właśnie z bloga, który prowadzi między innymi właśnie pani Aneta. Pani Aneta, już przybliża sylwetkę w tym momencie, ukończyła kierunki biologia ze specjalizacją genetyka i biologia rozrodu oraz analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikaty embriologa klinicznego ESHRE, embriologa klinicznego PTMR-RIR oraz prawo wykonywania zawodu diagnostyka laboratoryjnego. Jest kierownikiem laboratorium w Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Krakowie. Posiada certyfikaty z biopsji trofektodermy oraz analizy nasienia według kryteriów WHO. Prowadzi instagramowy profil InstaEmbriolog, jest autorką tekstów na blogu Nastroje oraz artykułów naukowych. To jest sylwetka pani Anetki. Chciałabym odesłać serdecznie, drodzy państwo, pani Aneta właśnie prowadzi bardzo fajny blog. Jest to blog o nazwie, już pokazuję. Jest to blog o nazwie Nastroje, jest bardzo dużo interesujących informacji, bardzo dużo artykułów ciekawych, jest tak naprawdę przekrój informacji, więc odsyłam, jeszcze raz odsyłam, bo ogrom wiedzy i takiej medycznej, fachowej wiedzy, bo cały zespół, który przygotowuje materiał, no właśnie cały zespół pochodzi z kliniki Parens, gdzie pracuje pani Aneta. Klinika Parens jest to placówka, która mieści się w Krakowie. I co bym chciała powiedzieć? Oferuje pełną diagnostykę płodności, bezpłodności, leczenia niepłodności, najszerszą ofertę badań nasienia w Polsce, indywidualny program leczenia, poradnie ma urologiczną, onkofertility, no i też prowadzenie ciąży chyba z tego, co jest. Pani Anetko, prawda? Też prowadzicie ciążę. Też badania chyba prenatalne widziałam, tak, u Państwa też są, więc będziecie Państwo w dobrych rękach, bo no jak już traficie do placówki, to od poczęcia dalej też Państwo będziecie w dobrych rękach, bo będą Was prowadzić lekarze w placówce. Szanowni Państwo, jak zwykle możecie zadawać pytania, wpisujcie w komentarze, będziemy oczywiście odpowiadać, raczej nie ja, ale pani Aneta będzie odpowiadać na Wasze pytania, więc ja już szybciutko robię tak, oddaję głos najważniejszej osobie, która tu dzisiaj z nami jest. Czy coś pominęłam? Jeszcze bym chciała wspomnieć, szanowni państwo, właśnie o Instagramie pani Anety, która prowadzi właśnie InstaEmbriolog. Zaglądajcie, tam też jest bardzo dużo ciekawych, fajnych w ogóle zdjęć. Zdjęć, odesłanie do artykułów, pani Aneta też odpowiada na różne pytania, więc też sobie zaglądajcie, szanowni państwo. Ja w komentarzu pod filmem wkleję link też do Instagrama i do bloga, więc spokojnie to wszystko odnajdziecie. Dobrze, a teraz już przejdziemy do tego, po co dzisiaj się spotkaliśmy. Pani Anetko, chciałabym omówić, tak, no może i bardziej szczegółowo, wszystkie metody te zapłodnienia pozaustrojowego. Jakby pani w ogóle wymieniła, tak? Jakie w ogóle mamy metody? Dla kogo są te metody? Dla kogo są, to może już jak będziemy omawiać bardziej szczegółowo, a jakie to są, no musimy zacząć od takiego klasycznego zapłodnienia in vitro, czyli tak zwanego conventional IVF, dzięki któremu między innymi na świat przyszła Louise Brown, czyli pierwsze dziecko z in vitro. I to jest taka najbardziej podstawowa metoda, a oprócz tego jeszcze mamy zapłodnienie ICSI, INSI, PICSI. I to są już takie bardziej no, szczegółowe metody, które są polecane pacjentom, u których występują konkretne wskazania do ich zastosowania. Także zaczynając może od tej klasycznej metody zapłodnienia pozaustrojowego, to jest metoda, która jest powiedzmy najbardziej zbliżona do naturalnej, czyli umieszczamy komórki jajowe na płytce, na szalce,
w takim specjalnym płynie, medium, w którym również umieszczamy plemniki. I te plemniki, tak jak to w naturze, muszą same zapłodnić komórkę, czyli muszą wykonać swoją rolę. Na drugi dzień embriolog sprawdza, czy tym plemnikom się udało zapłodnić komórki jajowe. I później standardowo hodowla przebiega do dnia 3 lub 5 i wtedy wykonujemy transfer. Natomiast no, to zapłodnienie nie zawsze możemy wykonać. Szczególne wskazania do tego zapłodnienia to są pacjenci, u których występuje na przykład niedrożność jajowodu. To są pacjentki młode, pacjentki, u których występuje duża ilość oocytów. Mam tutaj na myśli no, 6 i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o parametry nasienia, to niestety muszą być prawidłowe albo jak najbardziej zbliżone do prawidłowych, więc nie wykonamy tego typu zapłodnienia, jeżeli na przykład pacjent ma oligozoospermię, czyli bardzo małą ilość plemników, albo jeżeli bardzo niewiele plemników się rusza, no bo siłą rzeczy one po prostu do tej komórki nie dopłyną i będzie ich zbyt mało. Dlatego też to zapłodnienie coraz rzadziej się wykonuje, bo niestety, ale mamy coraz więcej pacjentów, u których występuje ta męska przyczyna niepłodności, no i po prostu technicznie nie da się tego wykonać. Jeżeli występuje właśnie oligozoospermia, astenozoospermia czy ceratozoospermia, przechodzimy już do bardziej zaawansowanych technik zapłodnienia, czyli właśnie do ICSI. ICSI wykonuje się dużo częściej, to jest zapłodnienie, które polega na tym, że embriolog wprowadza za pomocą specjalnej cieniutkiej igły plemnik do środka komórki jajowej, czyli pokonuje tą drogę za plemnik, wykonuje część pracy za plemnik. I później już oczywiście to ten rozwój zarodka przebiega tak jak standardowo, czyli do dnia 3 lub 5. Tutaj wskazaniami są oczywiście właśnie te nieprawidłowe parametry nasienia, obniżone. No i ze strony pacjentki to jest wiek powyżej 35 roku życia, czy właśnie ograniczona ilość komórek poniżej 6. Wtedy właśnie warto zastosować ten rodzaj zapłodnienia. I modyfikacje tej metody ICSI to jest właśnie metoda IMSI i PICSI, o których już wspomniałam. Metodę PICSI stosuje się w przypadku nieprawidłowego, obniżonego testu, wyniku testu HBA. Test HBA wskazuje na dojrzałość plemników, czyli sprawdza, czy te plemniki są dojrzałe. I polega na tym, że plemniki wiążą się do kwasu hialuronowego. Te plemniki, które się zwiążą z tym kwasem hialuronowym, są dojrzałe, a te plemniki, które się nie zwiążą, no to niestety tych właśnie nie chcemy i nie chcemy ich użyć do zapłodnienia. Jeżeli ten wynik testu HBA wynosi poniżej 65%, to wtedy właśnie polecamy, sugerujemy wykonanie zapłodnienia PICSI. Ja to tłumaczę pacjentkom w ten sposób, że jeżeli mamy 3 plemniki i wynik testu jest poniżej 65%, to embriolog mając do dyspozycji te 3 plemniki, no istnieje, ma wysokie ryzyko, że wybierze jeden plemnik niedojrzały, a 2 dojrzałe, tak? Albo jeżeli na przykład wynik testu wynosi około 30%, no to wtedy tylko jeden z tych 3 plemników będzie dojrzały. Więc no nie chcielibyśmy ryzykować tym nieprawidłowym wyborem, niestety tego nie widać na oko, więc embriolog posiłkuje się tą płytką, taką specjalną płytką, która w pewnych miejscach pokryta jest właśnie tym kwasem hialuronowym i samo zapłodnienie ICSI, bo to właściwie jest ICSI, wykonuje na tej specjalnej płytce i wykorzystuje do tego zapłodnienia tylko te plemniki, które związały się z kwasem hialuronowym. W naturze to wygląda mniej więcej w ten sposób, że ten kwas hialuronowy występuje pomiędzy komórkami wieńca promienistego, czyli takich komórek ziarnistych otaczających oocyt.
I plemnik powinien mieć na swojej powierzchni receptory po to, żeby związać się z tym kwasem hialuronowym. I to świadczy właśnie o tym, że to jest ten plemnik, którego powinniśmy użyć do zapłodnienia. To jest ten prawidłowy, dojrzały plem. I na tej właśnie zasadzie opieramy się, no, powiedzmy właśnie w laboratorium, w sposób troszkę sztuczny, omijamy tutaj ten etap wiązania z komórkami ziarnistymi, bo tych komórek ziarnistych tak naprawdę nie ma wokół oocytu w momencie wykonywania zapłodnienia. Oocyt jest z nich wcześniej oczyszczony, no ale zasada jest taka sama, czyli znowu obserwujemy naturę i wprowadzamy to do laboratorium, czyli uważamy, że te plemniki, które się nie zwiążą z kwasem hialuronowym, to są te plemniki, które w naturze do tego oocytu by nie dotarły, nie związałyby się z nim i my też ich nie chcemy. I ostatnia metoda to jest metoda IMSI, która polega na tym, że wykonujemy zapłodnienie znowu ICSI, ale pod takim mikroskopem, który umożliwia bardzo, bardzo duże powiększenie. I embryolog jest w stanie zobaczyć nie tylko kształt plemnika z bliska, ale też przyjrzeć się jego strukturom wewnętrznym, czyli właśnie na przykład wakuolom plemnikowym, które są niekorzystnym zjawiskiem i nie chcielibyśmy właśnie takich plemników z wakuolami użyć do zapłodnienia. Według literatury takie plemniki też mają nieprawidłowy odsetek, nieprawidłową fragmentację chromatyny, więc no po prostu te plemniki odrzucamy i takie zapłodnienie odbywa się na zasadzie znowu troszkę takiej metodą na oko, ale jednak embryolog jest uzbrojony w dużo większe powiększenie i może w ten sposób wybrać najlepiej tego idealnego plemnika. Pani, co proszę mi powiedzieć, kto decyduje, jaką metodę wybieramy? Czy to pani jest rola, czy to jest rola ginekologa? Jak to wygląda u Państwa w klinice? Decyduje lekarz na podstawie różnych parametrów, tak? No bo lekarz ma wgląd do dokumentacji medycznej, zna historię pacjentów, wie, czy na przykład wcześniejsze zapłodnienia jakąś pewną metodą się udały, czy się nie udały, i wtedy możemy kolejnym razem zastosować inną metodę. Na przykład, jeżeli zapłodnienie klasyczne się nie powiodło, można następnym razem zastosować metody ICSI. Więc decyduje lekarz na podstawie wyników badań i historii choroby pacjenta. A u Państwa w klinice jaka najczęściej metoda jest wykorzystywana? ICSI. Proszę powiedzieć, a jeżeli chodzi o podawanie zarodków, bo to jest teraz często, dlaczego trzecia doba, dlaczego szósta doba, jak to jest u Państwa, jak jest u Pani? Zdecydowanie częściej transferujemy zarodki w piątej dobie, dlatego że mamy bardzo często pacjentów z męską przyczyną niepłodności i jeżeli ta przyczyna leży po stronie męskiej, zdarza się bardzo często, że te zarodki zatrzymują się po tej trzeciej dobie, nie dochodzą do etapu blastocysty. I no, wykonanie transferu w dniu trzecim jest ryzykowne. Wykonuje się transfery w dniu trzecim najczęściej, jeżeli mamy jedną, dwie komórki i pacjentka jest zdecydowana na przykład na podanie dwóch zarodków, a właśnie te dwa zarodki powstały w tej trzeciej dobie. Generalnie u nas raczej wykonuje się transfery w dobie piątej, my się tym zarodkom przyglądamy, obserwujemy i wtedy jesteśmy w stanie wybrać ten najsilniejszy do transferu, ten, który ma największe szanse. No, uważam, że to jest dobre podejście, a transfer w dniu trzecim w takim przypadku byłby ryzykowny i byłby też obciążeniem dla pacjentki takim psychicznym. Kiedy najszybciej widać, że coś z zarodkiem jest nie tak? W której dobie? Dobre pytanie. Różnie. Można zaobserwować już na etapie drugiej, trzeciej doby. Na przykład oocyt zapłodniony może się w ogóle nie podzielić ani razu. Więc to już możemy wychwycić na drugi dzień, ale część nieprawidłowych zarodków możemy wychwycić w trzeciej dobie. I to są zarodki, które na przykład dzielą się zbyt wolno,
mają 4 komórki, 3 komórki, albo zbyt szybko, na przykład są już morulami w trzeciej dobie. To też jest troszkę zbyt szybki rozwój zarodka. Mogą też mieć fragmentację wysoką. To będzie już widać w trzeciej dobie. A z Pani doświadczenia i z Pani codziennej pracy, no bo na pewno takie pytanie by też dziewczyny chciały zadać i usłyszeć odpowiedź jako embriolog. Co by Pani na przykład poleciła takiej parze, żeby przygotować, żeby te, no to zawsze jest tak, kurczę, co mam zrobić, żeby ten zarodek się przyjął? Jeju, czego jeszcze mogę, czy jakieś suplementy, czy dieta i tak dalej, i tak dalej. A z Pani punktu widzenia, co by Pani poleciła dla takiej pary? Chodzi już o sam etap po transferze, tak? W czasie transferu, tak? Kiedy już para się przygotowuje, że zabiera ten zarodek, tak? To może taka para jeszcze, nie wiem, zastosować, tak? U siebie na przykład, skorzystać z embryo glue, czy nie wiem, z nacięcia tej osłonki. Co jeszcze by Pani poleciła na przykład? No z metod dodatkowych, to tak jak Pani Sylwia mówi o tym embryo glue, czy o assisted hatching, jak najbardziej. To są metody, które zwiększają szanse, ale nie jakoś bardzo, bo jeżeli ktoś liczy na to, że po zastosowaniu embryo glue czy hatchingu na 100% zarodek się zaimplantuje, no to niestety nie. To jest kilka procent, o jakie możemy zwiększyć swoje szanse. Natomiast po transferze nie ma jakichś szczególnych zaleceń. To jest po prostu unikanie intensywnego wysiłku czy opalania, bo zarodki nie lubią wysokich temperatur, unikania miejsc, gdzie możemy się zarazić. No teraz szczególnie w dobie koronawirusa, ale wcześniej na przykład w sezonie zimowym unikania miejsc, gdzie możemy zarazić się chociażby grypą, gdzie ta temperatura wzrośnie i zarodek już może się nie przyjąć. Także po transferze w zasadzie to są takie typowe zalecenia unikania intensywnego wysiłku, i niestety niewiele możemy zrobić. Mhm. Czyli już po podaniu zarodka niewiele możemy zrobić. Jeżeli zarodek się nie przyjmie, różne są tego przyczyny. No, czasami po prostu zarodek jest nieprawidłowy genetycznie i choćbyśmy, nie wiem, leżeli w łóżku przez te kilkanaście dni, to niestety niczego nie poprawimy, bo ten zarodek, który jest nieprawidłowy genetycznie, on na pewnym etapie na pewno albo się zatrzyma ta ciąża, albo się poroni i niestety nie będziemy w stanie tego powstrzymać. Natomiast z punktu widzenia embryologicznego wcześniej to możemy zrobić, no to właśnie jest w zasadzie tylko ten hatching i embryo glue, które wspomagają etap implantacji. Są jeszcze media hodowlane, embriogen i bladken, które zawierają czynnik wzrostu, które też właśnie w pewien sposób wspomagają sam etap zagnieżdżania zarodka w macicy. Także ewentualnie jeszcze te media. Pani Aneto, jeszcze jakby Pani wytłumaczyła, bo są też osoby, które po raz pierwszy będą tak podchodzić do transferów, co to jest właśnie te embryo glue i co to jest właśnie to nacięcie? Assisted hatching to jest nacięcie osłonki oocytu też, ale później zarodka. O hatchingu w naszej klinice decyduje embriolog, dlatego że po prostu widzimy zarodek tuż przed transferem, widzimy, czy ta osłonka jest wystarczająco cienka, że zarodek poradzi sobie sam z pokonaniem tej osłonki, czy musimy po prostu mechanicznie za pomocą lasera naciąć tą osłonkę i pomóc zarodkowi wydostać się z niej. Dlatego, że jeżeli zarodek jest ograniczony tą osłonką, może tylko dzielić się na więcej komórek, ale nie może rosnąć wszerz, bo po prostu ta osłonka go ogranicza, więc musi się z niej wydostać po to, żeby zagnieździć się w endometrium. Natomiast embryo glue to jest takie medium stosowane tuż przed transferem, czyli zarodek rośnie w mediach, w takich pożywkach hodowlanych, i tuż przed transferem umieszczamy ten zarodek właśnie w tym embryo glue, który, jak sama nazwa wskazuje, jest takim klejem, który powoduje, że zarodek może zostać przyklejony tam, gdzie zostanie podany w czasie transferu i ułatwia pierwsze etapy gryzania się zarodka w endometrium, czyli w wyściółkę macicy.
Ale tylko pojawiło się takie pytanie od pani Aliny, już się wyświetla na monitorze. Ja mam takie pytanie w trakcie stymulacji, jakie wielkości powinny być oocyty, żeby wiedzieć, że już gotowe do punkcji? To nie o wielkość oocytu chodzi, tylko bardziej o wielkość pęcherzyków, bo oocyt ma wielkość około 120 mikrometrów i ten dojrzały, który jest gotowy do zapłodnienia, i też ten, który jest tuż przed tym etapem dojrzałości. Natomiast jeśli chodzi o wielkość pęcherzyków, to decyduje lekarz o tym, jak, kiedy, w którym momencie zakończyć stymulację. I to jest różnie, w zależności od różnych rodzajów leków zastosowanych do tej stymulacji. To jest około 18-20 mm. Proszę mi powiedzieć, przygotowujemy się do właśnie tego zapłodnienia. Kiedy oddajemy nasienie? Kiedy mężczyzna oddaje nasienie? W czasie, kiedy pacjentka jest zabierana na punkcję. Czyli to jest mniej więcej 3 godziny przed tym, jak wykonujemy zapłodnienie ICSI, czy też no, IMSI, czy tak jak tutaj rozmawiałyśmy, różne rodzaje zapłodnienia. Czyli pacjent oddaje nasienie w tym samym czasie, kiedy pacjentka jest zabierana na punkcję. Pani Anetko, a czy często u Państwa w ogóle się odbywa coś takiego jak adopcja zarodków, czy adopcja komórek? Dosyć często. No niestety, jeżeli wszystkie metody pozostałe zostaną wyczerpane, czyli pacjenci podejdą do zapłodnienia i nie udaje się, i no, jest taki moment, kiedy decydują się, że już nie chcą korzystać z własnych komórek, tylko jakby jest to jedyne wyjście, tak, jedyne rozwiązanie. To jest taka, powiedzmy, no, ostateczność, kiedy wyczerpało się już wszystkie inne drogi. Bądź też na przykład, jeżeli jakość komórek jajowych jest bardzo słaba, wtedy pacjenci czasami decydują się albo na adopcję komórki, albo na adopcję zarodka. Jest różnie. No, ale niestety zdarza się to coraz częściej. Jak się do tego przygotować? Do adopcji zarodka? Jak kobieta się powinna do tego przygotować? Jest też stymulowana wcześniej? Nie stymulowana, przygotowywana jest tylko wyściółka macicy, czyli endometrium. Musi mieć odpowiednią grubość, czyli pacjentka po prostu przyjmuje leki, już nie jakieś zastrzyki do stymulacji, tylko leki, i przychodzi na monitoring, żeby wyznaczyć odpowiedni dzień, kiedy to endometrium będzie miało odpowiednią grubość. A chciałabym jeszcze wrócić do zarodków. Pani Aneto, często jest tak, że dziewczyny, ojej, taki miałam dobrej klasyfikacji zarodki, a one nie przetrwały. Jakby pani była jeszcze uprzejma wytłumaczyć, o co chodzi z tą klasyfikacją zarodków, po co się w ogóle taką klasyfikację robi i co ona mówi, ta klasyfikacja? Oceniamy zarodki pod kątem tego, ile mają komórek, jakie są te komórki i w jaki sposób są połączone. Ta klasyfikacja jest różna w zależności od różnych klinik, albo no jeżeli mówimy o klasyfikacji blastocyst, to zazwyczaj od 1 do 3, albo od A do C, gdzie ta jedyneczka albo A to jest jakość najlepsza, a trójka lub C to jest oznaczenie najsłabszej jakości zarodka. Oceniamy dwie rzeczy, czyli węzeł zarodkowy, z którego później rozwija się płód, i komórki trofektodermy zewnętrzne, otaczające ten węzeł zarodkowy, właśnie w tej skali, o której powiedziałam przed chwilą. I co mówi nam ta skala? No przede wszystkim mówi nam o tym, jakie są szanse tego zarodka na to, że on będzie się rozwijał dalej, dlatego że jeśli zarodek otrzymuje jakość C, no to jest jakość taka, że oczywiście on ma szansę na implantację, jak najbardziej, bo byśmy takiego zarodka nie podawali. Tutaj embriolog ocenia tą jakość i ocenia szansę zarodka na to, czy on przeżyje proces mrożenia, rozmrożenia, czy jego szansę na implantację. Ale no, klasyfikacja jest wprowadzana po to, żeby właśnie ocenić te szanse,
czy one są większe, czy one są mniejsze. Pani Anetko, jak już jesteśmy przy zarodkach i wspomniała Pani o mrożeniu, to teraz jesteśmy na etapie mrożenia. To jak to się odbywa? W której dobie one są zamrożone? Ile one mogą przetrwać? Mrozimy zarodki w piątej dobie, czyli mrozimy blastocysty. Chociaż oczywiście w innych klinikach zarodki mogą być mrożone na innych etapach rozwoju. I jak długo zarodki mogą przetrwać, rozumiem? Tak. Bardzo długo. To znaczy my na przykład rozmrażamy zarodki z 2008-2009 roku, czyli no już trochę lat mają. Z tego co wiem, to urodziło się jakiś czas temu dziecko po 23 latach chyba zamrożenia, więc no jakby nie ma to większego znaczenia, jeżeli te warunki są stałe i kontrolowane. To znaczy zarodki muszą być przechowywane w ciekłym azocie i ten poziom temperatury minus 196 stopni musi być stały, dlatego że jeżeli te warunki się zmienią, no to szanse na przetrwanie tego zarodka są dużo mniejsze, czy też żadne nawet. Jeżeli ta temperatura jest stała, to w zasadzie zarodek może w postaci śnieżynki przetrwać bardzo, bardzo długo. Ale z ciekawości, niech Pani mi tak powie, zaraz jeszcze przeczytam pytanie odnośnie tego, jak są oznaczone zarodki, tak? Pobiera się tą komórkę, jest oczywiście moment, kiedy Pani już tam oczywiście działa przy tych zarodkach, no i oddaje te zarodki, właśnie gdzie Pani je daje i jak opisuje? Coś nam przerwało i nie słyszałam do końca pytania. To jeszcze raz powtórzę. Pytanie brzmiało, jak Pani już dostaje zarodki, jest już zarodek, jak Pani opisuje te zarodki, żeby wiedzieć, że to jest danej pary? Zarodki są hodowane w inkubatorze, są w specjalnych płytkach. Na płytkach wykonujemy krople, właśnie z tej pożywki medium, o którym mówiłam. I to medium zawiera wszystkie substancje, które są potrzebne zarodkowi do rozwoju. Medium jest zalane specjalnym olejem mineralnym, nie takim jak oliwa z oliwek czy z pestek winogron, ale zupełnie innym, specjalnym olejem do rozwoju zarodków. I przechowywane są w inkubatorze w tych płytkach. Te płytki są opisane w zależności od kliniki, bo niektóre kliniki mają specjalne kody, czyli okodowują sobie te płytki, a w innych klinikach mogą być opisane po prostu nazwiskiem pacjentki, czy PESEL-em, czy jakimś szczególnym, indywidualnym oznakowaniem, które wskazuje na to, że to są zarodki danej pary i nie ma sposobu pomylenia jednej płytki z drugą, bo po prostu te płytki są opisane szczegółowo. Mhm. Teraz wyświetlę pytanie, już Pani widzi je na monitorze, jak przebiega zapłodnienie przy adopcji komórki mrożonej? Jakie dodatkowe procedury są rekomendowane, aby zarodek się zagnieździł? W przypadku adopcji komórek mogą to być właśnie, tak jak tutaj Pani wspomina, komórki rozmrożone, a mogą to być, może to być adopcja świeżych komórek. W obu przypadkach Pan pacjent oddaje nasienie i zapładniamy komórki, hodujemy je hodujemy zarodki przez określoną ilość dni, czyli na przykład przez te 5 dni. I następnie, jeżeli pacjentka jednocześnie jest przygotowywana do transferu, to możemy idealnie utrafić w ten dzień, w którym powinien odbyć się transfer. I tak się dzieje w przypadku adopcji komórek mrożonych. Jeżeli adopcja jest komórek świeżych, no to ciężko by było dopasować jednocześnie dawczynię i biorczynię. Więc w tym przypadku możemy zamrozić wszystkie uzyskane komórki i transferować komórki po rozmrożeniu. Co zrobić, żeby zarodek się zagnieździł? To jest dokładnie ta sama historia jak u wszystkich innych pacjentek.
czyli zastosować metody, które są, ułatwiają etap implantacji zarodka, no i uważać na siebie po transferze. Mhm. Mam takie pytanie, kolejna pani. Mam takie pytanie, co można zrobić, aby poprawić jakość komórek i dlaczego pęcherzyki są puste i nie zawierają tych komórek? Nie wiem, czy to akurat nie stricte do pani pytanie może być skierowane. Jeżeli chodzi o poprawę jakości komórek, to, to faktycznie jest pytanie do lekarza, dlatego że różnie to bywa. To znaczy na jakość komórek, ja zawsze mówię, pacjentka pracuje całe życie i to, z czym ona miała styczność do tej pory, czyli środowisko, czyli geny niestety też odgrywają troszkę rolę, to wszystko składa się na tą jakość, która jest teraz. Oczywiście można starać się poprawić jakość komórek jajowych za pomocą stosowania suplementów czy zmiany stylu życia i to wszystko powinno być omówione z lekarzem. Ja swego czasu napisałam taki artykuł na temat koenzymu Q, który ma swoją udowodnioną skuteczność w poprawie jakości komórek jajowych, więc zapraszam na bloga. Natomiast jeśli chodzi o pęcherzyki puste, które nie zawierają komórek, zdarza się tak, że niektóre pęcherzyki po prostu nie zawierają komórek, no i niestety nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Czasami te pęcherzyki na przykład są nierówne w czasie punkcji, czyli część pęcherzyków jest odpowiedniej wielkości, a część pęcherzyków na przykład jest zbyt dużych. I wtedy może się okazać, że z tych zbyt dużych pęcherzyków na przykład uzyskamy albo komórki zdegenerowane, albo na przykład właśnie będą już puste. Mhm. Kolejne takie pytanie padło. Jaki procent komórek rozmrożonych udaje się zapłodnić? Dobre pytanie. Na pewno, jeżeli chodzi o jakość komórek rozmrożonych, to jest ona słabsza. Po pierwsze dlatego, że jeżeli wykonujemy, ja tutaj mówię o takiej sytuacji, kiedy wykonujemy zapłodnienie in vitro i mrozimy nadmiarowe komórki, to zawsze w pierwszej kolejności bierzemy komórki, które są najlepsze, najsilniejsze. My mamy pewne narzędzia, dzięki którym oceniamy jakość tych komórek, i wykorzystujemy u pacjentek poniżej 35 roku życia 6 komórek, które są najsilniejsze. Mrozimy te słabsze niestety, więc one już z zasady mają mniejsze szanse na zapłodnienie. I oprócz tego jeszcze muszą sobie poradzić z tym procesem mrożenia, rozmrożenia. Więc takie komórki na pewno mają mniejsze szanse. Jaki procent? Nie powiem. Dokładnie. Wszystko zależy od ich jakości, po prostu. Już pokazuję kolejne pytanie. Nie wiem, czy to akurat nie do pani, ale myślę, że spokojnie chyba też mogę je zadać. Tu jest pani, która się trochę niepokoi. Bach. W 8 dniu po transferze 5-dniowego zarodka beta wyszła 0. Czy to może się jeszcze zmienić, czy już nic z tego? Pani Anetko, jak pani myśli? W 8 dniu powinno już coś wyjść, czyli no my polecamy wykonywać test w 9 dniu, ale w 9 dniu ta beta powinna być taka około 100, więc w 8 dniu powinna być już dodatnia. Jeśli nie wyszła, niestety myślę, że się już nie ruszy. I takie o ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, że pierwszy raz coś takiego nie wiedziałam w ogóle. Mrozi się nasienie? Mrozi się, tak. Prawda? No to właśnie, pani Anetko, mrożenie nasienia może obniżyć jego jakość? Może. Może obniżyć jakość plemników. Może być więcej plemników, które posiadają już jakieś oznaki apoptozy po rozmrożeniu. Wszystko zależy też od jakości wyjściowej nasienia. Jak najbardziej po rozmrożeniu na pewno spada w znaczącym stopniu ruchliwość. Między 30 a 60% plemników wykazuje, przeżywa ten proces mrożenia, rozmrożenia.
średnio. Więc jeżeli na przykład pacjent miał wyjściowo niską ruchliwość, to po rozmrożeniu może się okazać, że rusza się już tylko kilka procent. Tutaj po tej ruchliwości widać bardzo znaczący może być ten spadek. To jest wszystko osobnicze, czyli u różnych pacjentów różnie nam to wychodzi, tak jak mówię, między 30 a 60% średnio. Natomiast też możemy obserwować oznaki apoptozy po rozmrożeniu. Także tylko w zasadzie te dwa parametry najbardziej mogą się zmienić, czyli żywotność i ruchliwość. Pani Aneto, a po co się, w jakich przypadkach, może nie po co, ale w jakich przypadkach można skorzystać właśnie z takiego mrożenia nasienia? Szczególnie najważniejszym przypadkiem dla nas to są pacjenci onkologiczni, u których mrozimy nasienie na zapas, czyli oni po prostu są przed jakimś leczeniem onkologicznym. To są zazwyczaj młodzi pacjenci, nawet poniżej 18 roku życia zdarzają się tacy. Około 20 paru lat, którzy zostali zdiagnozowani i po prostu zabezpieczają płodność na przyszłość. To jest dla nas bardzo istotne, żeby lekarze, onkolodzy informowali pacjentów o tym, że jest taka możliwość, bo zdarza się, że po prostu pacjent nawet nie wie, że może stracić płodność w wyniku leczenia onkologicznego, chemioterapii, radioterapii. I nie mrozi tego nasienia, a później po paru latach po leczeniu okazuje się, że nie może zostać ojcem po prostu. Więc to jest dla nas bardzo istotne, żeby pacjenci wiedzieli, że jest taka opcja. W naszej klinice pacjent może w jednej cenie oddać nasienie dwukrotnie do tego zamrożenia, właśnie jeżeli jest pacjentem onkologicznym, po to, żeby jak najwięcej tych próbek, porcji nasienia zamrozić, żeby była po prostu większa szansa na to, że później w przyszłości się uda. I druga opcja to jest mrożenie przed zabiegiem, na przykład jeśli pacjenta nie będzie w dniu zabiegu, bo pracuje za granicą, albo jeżeli ma problemy z oddaniem nasienia pod wpływem silnego stresu, po prostu jest to jakaś blokada psychiczna, którą woli pokonać, powiedzmy, wcześniej, tak? Nie pod taką presją, że tutaj żona oddaje oocyty, są pobierane oocyty, a on musi tu i teraz, więc jakby jest to takie zabezpieczenie, żeby mieć taki komfort psychiczny w danym dniu, że po prostu jest ta porcja zamrożona, w razie czego. Tak samo jak z komórkami, prawda? Też można komórki, kobieta też może sobie zamrozić. W przypadku tak właśnie choroby raka. Ale faktycznie to się o tym bardzo, bardzo, bardzo mało w ogóle mówi. Jest bardzo mała świadomość wśród społeczeństwa, że coś takiego w ogóle istnieje. Kolejne pytanie też, nie wiem czy do pani, ale wiem, że pani ma bardzo dużą wiedzę, więc jaka ilość pęcherzyków przy punkcji jest pożądana? Czy są jakieś widełki? Powiedziałabym, że między 6 a 15 to jest taki ideał. Jeżeli jest zbyt mało pęcherzyków, wiadomo, że są obniżone szanse na uzyskanie zarodków i później ciąży. Natomiast jeżeli jest tych oocytów zbyt dużo, to też świadczy o ich jakości. Jest dokładnie tak jak z plemnikami. One są produkowane na ilość, ale większość z nich jest po prostu nieprawidłowych. I dokładnie tak samo jest z oocytami. Jeśli jest ich zbyt dużo, na przykład 30 czy ponad 30, to też zazwyczaj rzutuje nam na jakość tych oocytów i one zazwyczaj wtedy są słabsze. Pani Elina zadała takie pytanie, które chciałam już dawno zadać i połączyła dwa pytania. Więc może najpierw się zapytam tak, w takiej bieżącej pracy, Pani Aneto, podaje Pani więcej pojedynczych zarodków czy podwójnych? Jak to jest teraz u Państwa? Pojedynczych. Panie, idziemy w kierunku ciąż pojedynczych. Ciąża mnoga jest zawsze ciążą podwyższonego ryzyka, więc oczywiście powyżej 35 roku życia pacjentka, u której na przykład mamy zarodki słabszej jakości, możemy podać dwa, tak, jak najbardziej. Albo są też pacjentki zdeterminowane na to, żeby mieć bliźniaki. One byłyby zachwycone, gdyby miały bliźniaki.
I wtedy oczywiście jest taka możliwość, jak najbardziej, bo ustawa nas tutaj nie ogranicza jakoś. Oczywiście nie możemy podać powyżej dwóch, ale to już by było bardzo duże ryzyko. Natomiast raczej idziemy w kierunku jednego. Jest to takie bezpieczne. A proszę powiedzieć, a to decyzja jest raczej pary, czy gdzieś tam jednak państwo ingerujecie, żeby to był jeden zarodek? Sugerujemy jeden, natomiast jeżeli pacjenci, tak jak mówię, jeśli są bardzo zdeterminowani, żeby właśnie na przykład mieć te bliźniaki, no to z naszej strony nie ogranicza nas nic, możemy to zrobić, nie ogranicza nas ustawa. A tak z ciekawości, w Pani karierze całej zdarzyło się tak, że na przykład komórka się podzieliła i były bliźniaki? Często się to zdarza? Zdarzyło się, że były podane dwa zarodki i jeden z nich się podzielił. O! Ojojoj, to było dużo. Często zdarza, nie, to się zdarza rzadko, oczywiście rodzinnie, tak? Czyli tak jak w naturze, jeżeli ktoś ma w rodzinie bliźniaki jednojajowe, to może się zdarzyć, że jest to, no, jest jakby większa szansa, czy też ryzyko, w zależności od tego, jak to ktoś postrzega, że te zarodki się podzielą, ale raczej rzadko. I następne, co właśnie chciałam się zapytać, jak często to są mrożone zarodki, a jak często świeże? Bo teraz ogólnie tak jakoś po wszystkich forach gdzieś tam biega informacja, że no teraz bardziej właśnie już się daje te zamrożone zarodki. Tak jest, Pani Aneto? Faktycznie, jeśli chodzi o mrożone zarodki, tutaj organizm kobiety troszkę po tej stymulacji jest wyciszony, zdąży sobie odpocząć. Jeden cykl minimum, czy nawet więcej, dłużej. I zarodek też, jeżeli przeżyje, przetrwa proces mrożenia, rozmrożenia, oczywiście bardzo rzadko się zdarza, że któryś nie przeżyje. Ale jeżeli już przetrwa, to też dobrze o nim świadczy. Świadczy o tym, że on po prostu jest silnym zarodkiem, silną blastocystą, z potencjałem do rozwoju. Więc faktycznie jest skuteczność z tych transferów mrożonych zarodków wyższa, tak. Jakby Pani właśnie mogła zasugerować, to jednak kobieta powinna odpocząć, bo wiadomo, my biegniemy do przodu, już chcemy to dziecko, zaraz jest stymulacja, zaraz bach, chcemy z tego świeżego zarodka, tak, bo już w rozbiegu. A Pani by sugerowała jednak, żeby poczekać, zamrozić, poczekać? Wszystko zależy od wyników badań hormonalnych, to znaczy jeżeli progesteron jest wysoki, jeżeli estradiol był wysoki w dniu punkcji, to no, lepiej odczekać, tak? Jeżeli też lekarz obserwuje na przykład jakieś zmiany w USG, pacjentka jest troszkę przestymulowana, odczuwa jakieś dolegliwości po punkcji, to wtedy sugerowałabym transfer mrożonego zarodka. Natomiast jeżeli zostało pobranych niewiele komórek, na przykład jedna, dwie, trzy, nie ma ryzyka w ogóle hiperstymulacji. Wyniki badań hormonalnych są w normie, są bardzo dobre, progesteron jest niziutki, to wtedy można podać zarodek na świeżo i jakby nie ma takiego ryzyka, że organizm kobiety jest przestymulowany, że coś będzie nie tak. U Państwa w klinice Parens w Krakowie jest bardzo szeroka oferta badania nasienia i tu Pani Iwona właśnie się wstrzeliła też z pytaniem, już wyświetlę, żeby Pani widziała, bardzo proszę. Jak Pani uważa jako embriolog, z jakiego powodu zwiększa się niepłodność męska, pomijając sprawy onkologiczne, tym bardziej, że dotyczy to coraz młodszych mężczyzn? No właśnie, Pani Anetko, co się dzieje? XXI wiek nas zabija? Zdecydowanie tak. Różne są przyczyny, które my też obserwujemy. Na przykład ja miałam takiego pacjenta, u którego była bardzo, bardzo wysoka chromatyna plemnikowa, fragmentacja chromatyny, powyżej 60%. No to naprawdę rzadko się zdarza. I okazało się po takim wywiadzie z pacjentem, że pacjent pracuje w jakimś magazynie i po prostu ma do czynienia z chemikaliami, z farbami, z czymś toksycznym na co dzień. I to jest właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie my nie jesteśmy w stanie
pomóc temu pacjentowi, bo co, każemy mu zwolnić się z pracy, no raczej słabo. No, prawdopodobne. No właśnie. I żadne suplementy nie pomogą, więc oczywiście ja wiem, że pacjentki czy pacjenci bardzo by chcieli poprawić parametry nasienia, ale zdarza się, że choćbyśmy brali suplementy garściami, to pewnych rzeczy nie zmienimy, bo po prostu wynikają z innych przyczyn. Czyli jak najbardziej suplementy w poprawie jakości nasienia czy komórek, tak, ale tylko jeżeli ta słaba jakość wynika właśnie z tego, że czegoś nam brakuje w diecie. Jeżeli ktoś ma dietę ubożoną, czyli jedno, powiedzmy taką jednolitą, nie dostarcza do organizmu tych wszystkich składników, które są plemnikom potrzebne, to wtedy jak najbardziej te suplementy wspomogą jakość nasienia. Ale są takie sytuacje, tak jak na przykład właśnie ta, o której wspominałam, kiedy nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, żaden cynk, i żaden selen, i żadne orzechy brazylijskie, nic temu pacjentowi już za bardzo nie pomoże. Pani Anetko, jeszcze takie pytanie techniczne u Państwa w klinice Parens. Przypominam, że grupa Parens to jest 5 placówek: Kraków, Rzeszów, Opole, Bydgoszcz, Lwów. Jak się u Państwa technicznie ta procedura cała odbywa? Na taki transfer co pacjentka ma przynieść ze sobą? Właściwie nic. Czyli jakiś strój dostaje u Państwa, tak, do przebrania się? Tak, dostaje taką spódniczkę, dostaje ochraniacze na buty i powinna być z pełnym pH-em, czyli no, generalnie u nas też jest jakaś tam woda do picia, więc no, w zasadzie nie musi przychodzić z niczym. Wszystko dostaje zupełnie tak samo jak na punkcję. Na punkcję raczej taka bluzeczka krótsza, a na transfer może być jakaś dłuższa sukieneczka, tunika, o, w tym stylu. Czy partner może być, oczywiście no teraz mamy takie epidemiologiczne czasy, ale czy partner może być przy transferze? Pomijając czasy COVID, tak. Aha. No i dobrze, no i przetransferowaliśmy już zarodek. Ile pani powinna poleżeć jeszcze tak? Bo czasami się mówi, Boże, leżę 2 godziny nawet, byleby się udało. Czy to trzeba leżeć 2 godziny? Nie trzeba leżeć w ogóle, tak stricte, jeśli chodzi o publikacje naukowe, to mówią, że pacjentka właściwie może wstać od razu. Dla pewności leży u nas około 10 minut, ale w zasadzie nie jest to konieczne. L4 też nie jest konieczne, rozumiem. Nie jest, chyba że pacjentka pracuje na przykład w czasach COVID w jakimś miejscu, gdzie ma styczność z wieloma osobami, to dla czystej pewności, że po prostu się nie zarazi w tym czasie, można by było wziąć sobie to L4. Albo na przykład jeżeli przenosi ciężkie rzeczy, pracuje w jakimś magazynie, to też można by było wziąć L4. Pani Anetko, proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz. Po transferze czego nie wykonywać? Powtórzmy to jeszcze raz. Ciepłych pryszniców nie wolno? Nie wolno. Tylko tyle? Nie wolno się opalać, nie wolno brać gorących kąpieli. Nie wolno podnosić ciężkich przedmiotów, nie wolno wykonywać jakiejś intensywnej aktywności fizycznej. Tak, tylko tyle. A czy po transferze może nas coś boleć? Bo to często tak dziewczyny spanikowane są, że coś tam brzuch gdzieś, coś tam boli. Po punkcji, bardziej po punkcji, jeśli są jakieś dolegliwości, ciągnięcie, to tak, to się może zdarzać. Szczególnie jeśli pacjentka na przykład miała wysoki estradiol, dużo pęcherzyków, to tak, to mogą być jakieś dolegliwości. Po transferze raczej nie, jeżeli pacjentka odczuwa jakieś skurcze macicy, może sobie wziąć NOSPE czy magnez w tych dniach po transferze, ale raczej nie powinno być jakichś dolegliwości. Można oczywiście, różnie pacjentki odczuwają samą implantację zarodka, to jest, jeżeli zarodek jest podawany w dniu 5, implantacja rozpoczyna się jakieś 1,5 dnia później i mogą wystąpić bardzo delikatne takie plamienia implantacyjne, albo jak, no pacjentka może po prostu to w jakiś sposób odczuwać, ale
no nie jest to jakiś intensywny ból czy kłucie. Także jakichś bardzo obciążających objawów nie powinno być. Dobre pytanie od pani Kamili. Czy można współżyć po transferze? Nie. Czyli jeszcze się wstrzymać. Tak, nie. Na pewno do wyniku bardziej nie powinno się. Pani Anetos, ile pani już jest embriologiem? Ile lat? 7. 7. To już ma czasu. Dużo pani już pewnie ma dużą gromadkę dzieci. Wiem, że w placówce Palensu urodziło się 719 chłopców i 674 dziewczynki. To już troszeczkę tego jest. Taki najlepszy, najbardziej jakiś taki moment z pracy, który utkwił pani w pamięci, jakby się pani z nami podzieliła? No było takich... Byli tacy pacjenci, są tacy pacjenci, bywają, którzy faktycznie gdzieś tam w pamięci są i utkwią na stałe, a z niektórymi pacjentami się przyjaźnię do dzisiaj, mimo że na zabiegu czy na transferach byli już dawno temu. Utrzymujemy kontakt, spotykamy się, widujemy się, dostaję zdjęcia dzieci, dostaję filmiki. Dostaję na przykład, w tym roku dostałam na urodziny telefon, gdzie mój chłopczyk śpiewał mi 100 lat, więc to było mega wzruszające i cudowne, więc no, są tacy pacjenci, którzy faktycznie są gdzieś tam bardzo głęboko, zostają. Chyba taki największy sukces mój, to mogłabym powiedzieć, że ciąża z takiej bardzo, bardzo, bardzo ciężkiej kryptozoospermii i udana ta ciąża i poród, i dziecko, i super, wspaniała dziewczynka, gdzie naprawdę było bardzo, bardzo ciężko i ICSI robiłam parę godzin. O Jezu. No zdarza się właśnie takie siedzenie w jednej pozycji, niestety czy to przy tkance jądra, czy przy właśnie bardzo ciężkiej kryptozoospermii, oligozoospermii, gdzie szukamy tych plemników, które są prawidłowe morfologicznie, ale też czasami ciężko znaleźć plemnik, który w ogóle się rusza i który się nadaje do tego zabiegu, albo czasami w ogóle plemniki się nie ruszają i trzeba sprawdzać, na przykład za pomocą lasera, czy plemnik żyje i takiego dopiero możemy wykorzystać do zapłodnienia, więc bywają takie zabiegi, gdzie naprawdę przez kilka godzin w jednej pozycji siedzimy i szukamy. I jeżeli się z takiego zabiegu uda uzyskać zarodek, ciążę, a później dziedusia, to jest naprawdę duży wyczyn i duży sukces, więc zawsze się bardzo cieszymy wszyscy. No na pewno, to jest pełnia szczęścia dla każdego. Wiem, że Państwo jesteście pasjonatami. Jeszcze raz powtórzę, Szanowni Państwo, Pani Anetka prowadzi, no nie widać tutaj, jak się, proszę wymienić sama Pani Aneto, jak się nazywa Pani właśnie ten kanał na Instagramie. Kanał nazywa się InstaEmbryolog i to jest mój prywatny kanał, natomiast razem z lekarzami z naszego Centrum Parent prowadzimy też bloga Nastroje Blog, gdzie możecie Państwo znaleźć różne artykuły dotyczące nie tylko embriologii, ale też właśnie wszystkich zagadnień związanych z leczeniem niepłodności, z przygotowaniem do zabiegu, z samym zabiegiem, aspekty psychologiczne i też trochę prywatnych rzeczy, bo są też wywiady z niektórymi z lekarzy. Także no. Zapisam Państwo, tam jest pełno pasji, pełno takiej miłości do tej pracy, to się aż wylewa, więc serdecznie Was zapraszam i na kanał, i na bloga. Obserwujcie, patrzcie, uczcie się, bo tam jest bardzo dużo wiedzy, wspaniałej wiedzy. Pani Aneta, jeszcze bym chciała zadać tutaj pytanie, jest od Pani Kasi. Już wkleję, żeby Pani też widziała to pytanie. Oj, gdzieś mi umknęło, o. Chciałam i już mi umknęło, ale już ciutko naprawiam, rehabilituję się, bach. O, już widać, warto badać zarodki pod kątem genetyki, czy może obniżyć to jakość zarodków? To jest pytanie rzeka. Jeżeli chodzi o diagnostykę przedimplantacyjną, to polecamy tą diagnostykę dla pacjentek, które tak mają jakąś mutację, albo pacjent, albo pacjentka.
i to jest diagnostyka przedimplantacyjna, tak zwana PGD. Natomiast jeżeli pacjenci są zdrowi, nie mają żadnych zmian w kariotypie, nie wiedzą, że są jakimiś nosicielami jakiejś mutacji, wtedy można wykonać taką diagnostykę ogólną, taki screening pod kątem obecności w zarodkach dużych wad chromosomowych. I tutaj, jeżeli chodzi o wskazania, to jest przede wszystkim wiek pacjentki powyżej 35 roku życia. I tak, wtedy warto, dlatego że po 35 roku życia rośnie ryzyko wad genetycznych w samych oocytach, w samych komórkach jajowych, które później przenoszą się na zarodki. I generalnie właśnie najwięcej tej diagnostyki wykonujemy właśnie u pacjentek powyżej 35 roku życia. Czy może obniżyć jakość zarodków? Tak, dlatego nie zawsze wykonujemy to pobranie, czyli embryolog przed wykonaniem biopsji trofektodermy, bo tutaj do diagnostyki przedimplantacyjnej wysyłamy do tego laboratorium genetycznego kilka komórek trofektodermy, czyli tych komórek otaczających węzeł zarodkowy, z których później rozwijają się błony płodowe. I żeby pobrać tę trofektodermę, my musimy inwazyjnie wejść do zarodka igłą. Z taką igłą wyrywamy część tych komórek z zarodka. To jest inwazyjne. To jest zabieg, który może zaszkodzić zarodkowi, jeżeli zarodek jest słabszej jakości. Więc embryolog ocenia jakość tych zarodków i zdarza się, że dzwonimy do pacjentki i mówimy, że tej diagnostyki nie wykonamy na tym danym zarodku, dlatego że komórek jest bardzo mało, że po prostu jeżeli byśmy pobrali 4 do 8 komórek i wysłali do badania, to byłoby to praktycznie, byłaby to połowa tego zarodka. Więc my nie możemy tego zrobić bez uszkadzania tego zarodka. I zdarza się, że po prostu proponujemy pacjentce, że ten zarodek zamrozimy bez diagnostyki, dlatego że to po prostu będzie dla niego bezpieczniejsze. On rokuje oczywiście przeżyciem mrożenia, rozmrożenia, może być transferowany, nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, ale sama jakość nie pozwala na pobranie tych komórek trofektodermy. Natomiast jeżeli tych komórek jest dużo, są dobrej jakości, to jak najbardziej pobieramy i to ryzyko jest minimalne, to znaczy 98-99% zarodków udaje się pobrać tę trofektodermę i one przeżywają, natomiast czasami zdarza się, że zarodek może nie przeżyć, szczególnie właśnie jeżeli ta trofektoderma jest słabej jakości i to jest właśnie to 1-2%, czyli dość niewielki odsetek. Dlatego staramy się minimalizować to ryzyko jeszcze bardziej i właśnie nie pobierać z tych słabej jakości zarodków trofektodermy. Tutaj jest takie też dłuższe pytanie od jednej z pani. Już pierwsza stymulacja komórki, ok. Po 5 miesiącach druga procedura komórki osłabione, to znaczy otoczka komórki była ciemna. Embriolog musiał ją oczyścić. Pierwszy raz muszę przyznać się, słyszę o czymś takim. Co mogło spowodować obniżenie jakości komórek? Źle dobrane leki do stymulacji, czy może ten protokół? Nie wiem, czy może pani się wypowiedzieć na ten temat? Szczerze powiedziawszy, też nie przychodzi. Znaczy, jedyne co mi przychodzi do głowy, jeśli słyszę, że otoczka była ciemna. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Natomiast być może chodzi tutaj o retardancję osłonki, czyli przed zapłodnieniem, przed ICSI wykonujemy takie sprawdzenie jakości komórek jajowych. I oceniamy te komórki w takim specjalnym programie, który uwidacznia nam między innymi wrzeciono podziałowe o ocytach.
I no to jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli to wrzeciono podziałowe jest obecne, jeżeli jest prawidłowe, to taki oocyt ma duże szanse na to, żeby zostać zapłodnionym i później, żeby dotrwać do etapu blastocysty. Natomiast jeśli tego wrzeciona nie ma, to, taki oocyt już z samej zasady ma mniejsze szanse na to, żeby być zapłodnionym i żeby później rozwinąć się w ładny zarodek. I przy okazji widać tam coś takiego, co się nazywa retardancja osłonki. I nie wchodząc w szczegóły, jeśli ta retardancja jest wysoka, czyli ta osłonka błyszczy, świeci się i jest jasna, to jest dobrze. Natomiast jeżeli jest ciemna właśnie, tak jak tutaj pacjentka wspomina, to jest gorzej, czyli są te oocyty słabszej jakości. I co mogło spowodować taki stan rzeczy? Być może częściowo miała na to wpływ stymulacja, ale też to pytanie, które dostaję bardzo często od pacjentek, czy jeżeli raz oocyty były słabej jakości, to czy przy kolejnym podejściu też będą słabej jakości? Niekoniecznie. Oocyty, pęcherzyki, które zostają pobudzone przy danej stymulacji do wzrostu i rozwoju, to jest za każdym razem nowa pula. To są zupełnie inne pęcherzyki. Więc może się zdarzyć, że jedna stymulacja pójdzie lepiej, a druga stymulacja pójdzie gorzej. I no nie oceniłabym szans tutaj przy kolejnej stymulacji na jakieś zasadniczo niskie, ze względu na to, że przy tej stymulacji akurat uzyskano takie, a nie inne oocyty ze słabą retardancją osłonki. Tym bardziej, że ta retardancja też nie jest jakimś głównym wyznacznikiem, bardziej na przykład dla mnie coś więcej mi mówi obecność czy brak wrzeciona podziałowego niż retardancja osłonki. Szanse przy kolejnym zabiegu są na to, że uzyskamy lepszej jakości komórki. Może coś lekarz próbować zmienić w stymulacji, ale to jest bardziej rozmowa z lekarzem niż z embriologiem. Może być różnie. Tak? Może się powtórzyć ta sytuacja, może być tak, że uzyskamy znowu, tak jak za pierwszym razem, lepszej jakości komórki. Szanowni Państwo, ja widzę, że pytania cały czas padają, tylko że to już pytania są bardziej do ginekologa i uspokajam. Jeszcze w tym miesiącu dwa razy klinika Parens zagości u nas z taką małą niespodzianką. I co? I też z premedytacją nie pokazałam zdjęć kliniki Parens, bo też będziemy mieli pewnie niespodziankę. Na razie też nie będę mówić. Pani Aneto, proszę mi jeszcze taką rzecz powiedzieć, dlaczego Pani wybrała taki zawód? No takiego pytania się nie spodziewałam. Wiedziałam. No tak naprawdę pewnie częściowo studia mnie ku temu skierowały, dlatego że gdzieś tam ja już na studiach podjęłam taką decyzję i bardzo chciałam pracować jako embriolog, dlatego że już na studiach w czasie pracy magisterskiej zajmowałam się oocytami, badaniem oocytów, tylko że nie u człowieka, tylko u myszy. I po prostu mi się to spodobało, więc po części myślę, że to mnie popchnęło troszkę w tym kierunku. Natomiast poza tym, jak już zaczęłam pracować w takiej klinice, to teraz już sobie nie wyobrażam innej pracy, dlatego że po prostu no, mam taką świadomość, że pomagam parom, które czegoś bardzo pragną, które ku temu dążą z całego serca. I ja w tym całym procesie, w tej całej walce odgrywam jakąś rolę, czyli mogę im pomóc, uczestniczę w tym, mogę ich wspierać, mogę się zajmować ich zarodkami, więc w jakimś stopniu no jest to praca, która daje satysfakcję, także myślę, że i pod kątem takim laboratoryjnym, czyli ja faktycznie zawsze wiedziałam, że chcę pracować w laboratorium, i pod kątem takiej satysfakcji po prostu z tego, że pomagam komuś, kto czegoś bardzo chce i bardzo pragnie w tej realizacji marzeń. Także to jest chyba z tych dwóch przyczyn.
No to życzę samych sukcesów. Pani, ale to jeszcze zanim się pożegnamy, jeszcze żeby tutaj Pani nie zostawić bez odpowiedzi, co sprawia, że zarodki obumierają po czwartej dobie? To też pewnie temat jest rzeka, bo pewnie takich, co sprawia, jest bardzo dużo. Znaczy tutaj głównie jeżeli chodzi o te zarodki, które rozwijają się prawidłowo do trzeciej doby i później coś się zaczyna dziać, nie powstają blastocysty, zazwyczaj jest przyczyna męska, więc możemy w tym kierunku sprowadzić diagnostykę. Chociaż spotkałam się z paroma takimi przypadkami, gdzie parametry nasienia były bardzo dobre. Wszystkie badania, które wykonaliśmy i które mogliśmy wykonać, bo właściwie tych badań nasienia jest sporo, ale jednak ta pula jest cały czas ograniczona. Wszystkie parametry były w porządku, a zarodki faktycznie zatrzymywały się po tej trzeciej dobie i nie powstawały blastocysty i nie było ciąży i po prostu no, znalezienie przyczyny w takim przypadku jest bardzo trudne, bo tak wydaje się, że jeszcze nie do końca jesteśmy na tym etapie, że możemy zbadać ten plemnik wzdłuż i wszerz i że jeszcze sporo jest przed nami do odkrycia i przed naukowcami i że jeszcze powinny powstać takie sposoby, testy diagnostyczne, które mogłyby zbadać parę innych parametrów, których do tej pory nie jesteśmy w stanie zbadać. I może być z tymi plemnikami jeszcze coś nie tak, tylko nie wiemy jeszcze co i to jest właśnie ta przyczyna idiopatyczna. Wiemy, że coś jest po stronie męskiej, ale nie wiemy co. Jeszcze tu takie pytanie od Pani Kamili. Czy embriolog już wie na etapie zapłodnienia, jaka będzie płeć? Nie. U nas jest to niedozwolone. Jest to niedozwolone, ale nie wiemy ani na etapie zapłodnienia, ani na etapie na żadnym etapie nie wiemy. Można to zbadać wyłącznie testami genetycznymi w czasie ciąży i to jest dozwolone, można to zrobić, natomiast no i oczywiście na USG ciążowym. Natomiast na etapie na przykład diagnostyki przedimplantacyjnej zarodka, czyli badania genetycznego zarodków, również nie można prowadzić właśnie tego rozpoznania w kierunku płci i wybierania sobie, że ja chcę mieć chłopczyka, ja chcę mieć dziewczynkę. Nie możemy tego robić, nie wiemy tego, blastocysta męska czy żeńska wygląda identycznie. Zaczynamy się różnić dopiero w okresie ciąży później. Czego się życzę embriologowi, oprócz sukcesów? Dużo ładnych blastocyst, dużo dzidziusów, zdrowych. Dobrej ręki, oka też chyba, nie? Bo to też potrzebne. Cierpliwości też czasem. Pasję pani ma. No wszystko jest w sumie, wszystko jest i dzieci też są, no wiem, że dzieci też są i to dość spora już grupa tych dzieci. Pani Anetko, serdecznie pani dziękuję, że pani zechciała być z nami, że pani odpowiedziała na pytania, że poświęciła pani czas. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy w stanie zorganizować takie spotkanie, bo zawsze tych pytań jest tak, jednak jest i jest i jest. Serdecznie dziękuję dla całej grupy Parents, no bo jeszcze tak jak powiedziałam, będziemy mieli dwa spotkania w tym miesiącu. Grupa Parents właśnie też wspiera edukacyjnie pacjentów, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo to jest bardzo potrzebne. Zawsze mówię, że to jest taka oręż dla tych pacjentów, żeby po prostu mieli wiedzę. Dziękuję pani Aneto, życzę dużo zdrowia, życzę dużo dzieci, życzę dużo cierpliwości. No i niech się mnoży i szczęście i te dzieci niech się mnożą. Dziękuję pani Aneto za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam całą grupę Parents. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, to już na dzisiaj tyle. Spotykamy się już wkrótce. Tak jak powiedziałam, zagoszczą jeszcze u nas dwie osoby z grupy Parents. Zapraszam na Instagrama. Tam jest szalenie bardzo dużo fajnych rzeczy, fajne fotografie pani Aneta tam wrzuca. Można zadać pani Anecie również tam pytanie. Zapraszam na bloga, pełny pasji, fajnych informacji z pierwszej ręki, z pierwszego źródła. Więc szanowni, na dole jest paseczek, widać teraz właśnie jak się nazywa blog, jak się nazywa Instagram, szukajcie i czytajcie. A ja Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję firmie MSD za wsparcie, do usłyszenia.